Podniesienie marży już powinno być widoczne w przyszłym roku. My zakładamy takie stopniowe podnoszenie tej marży efektywnej, którą realizujemy na kontraktach. W przyszłym roku kilka dużych tematów nam się też będzie zamykało, więc tutaj bardzo, bardzo poważne wyzwanie stoi przed spółką, żeby je dowieść w takiej rentowności, jak sobie to założyliśmy. Natomiast jeśli chodzi o te zadania, które mamy na przyszły rok, to tak naprawdę strategia zakłada, że bardzo wiele działań takich organizacyjnych musi być podjętych w przyszłym roku i to nawet w pierwszym półroczu przyszłego roku, tak żeby po prostu przygotować odpowiednią spółkę, szczególnie jeśli chodzi o kwalifikacje w zakresie prowadzenia projektów EPC. Bo w tej chwili tak naprawdę to, co widzimy na rynku, to, że klienci nasi, nie tylko energetyczni, ale też klienci chociażby z sektora chemicznego, tak naprawdę życzą sobie, żeby dostawca dostarczał kompletne rozwiązanie, żeby wziął na siebie ryzyko projektowania, żeby wziął na siebie tak naprawdę ryzyko dowiezienia już po prostu całej inwestycji. I to tak naprawdę te kompetencje, które szczególnie nie dotyczą do końca produkcji Rafako, bo w tym, co dotyczy naszej produkcji, no to czujemy się jak ryba w wodzie. Natomiast te kompetencje, które nie dotyczą właśnie samej produkcji Rafako, no tutaj musimy je po prostu wzmocnić, a zespół jest bardzo, bardzo dobry, więc jest na czym budować. Także patrzymy z dużym optymizmem w ten przyszły rok, chociaż wiemy, że też będziemy mieli parę tematów do zamknięcia, tych, o których mówiłam, bo też strategia zakłada, że będziemy kontraktowali nowe projekty, no i pod te nowe projekty musimy mieć odpowiednie limity gwarancyjne.